16 maja obchodziliśmy święto Straży Granicznej, 27-lecie powstania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W ramach tych obchodów 22 funkcjonariuszy naszej placówki awansowało na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów, chorążych i oficerów. Dwóch funkcjonariuszy zostało wyróżnionych odznaką Straży Granicznej za szczególne osiągnięcia i nienaganną służbę. 16 maja w placówce zorganizowano dzień otwarty. Odwiedziło nas ponad 200 dzieci z 6 placówek oświatowych. Funkcjonariusze opowiedzieli o zadaniach realizowanych przez Straż Graniczną. Zapoznaliśmy młodzież ze sprzętem, infrastrukturą przejścia. Młodzież miała okazję zapoznać się również z zadaniami realizowanymi przez służbę celną. W ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy nielegalne przekroczenie granicy związane z przemytem papierosów. Funkcjonariusze w ramach podjętych działań służbowych ujawnili w kompleksie leśnym 5 tysięcy paczek papierosów o wartości 68 tysięcy złotych. Również strona ukraińska poinformowana o dokonaniu PGPWP znalazła w kompleksie leśnym niedaleko znaku granicznego 7 tysięcy paczek papierosów. Przemyt miał prawdopodobnie charakter zorganizowany. W bieżącym miesiącu ujawniliśmy również szereg fałszerstw dokumentów. Najwięcej przypadków dotyczyło dokumentu typu ADR. Kierowcy, którzy chcą podjąć pracę w Polsce w charakterze właśnie kierowców, fałszują lub posługują się dokumentami typu ADR, co umożliwia im przewożenie materiałów niebezpiecznych. W dniu wczorajszym i dzisiejszym przejście graniczne w Budomierzu odwiedziła grupa ekspertów z Mołdawii i Rumunii. Jest to spotkanie organizowane w ramach projektów pod egidą Frontex. Spotkanie dotyczy zadań realizowanych w jednym miejscu wspólnie przez służby graniczne Polski i Ukrainy. Eksperci z Rumunii i Mołdawii mieli okazję zapoznać się ze specyfiką tych zadań i prawdopodobnie służby te chcą wprowadzić te rozwiązania w swoim kraju.